Celem niniejszej książeczki jest prowadzenie dusz do najwyższego stopnia doskonałości i miłości Bożej. Znajdziesz tu, szanowny czytelniku, dokładny swój wizerunek. Zobaczysz go może splamionym, zepsutym, zniszczonym. I będziesz się starał za łaską Bożą fotografię tę naprawić, aby to On mógł ją kiedyś nie tylko poznać, ale i uznać. W jaki sposób zabrać się do tej pracy? Jak ją systematycznie przeprowadzić od początku aż do końca? Poucza niniejsza książeczka. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Józefa Pergmajar z Towarzystwa Jezusowego zatytułowane Rachunek sumienia dla duszy dążącej do doskonałości. Powstała ta książeczka daleko, bo pod grzbietami śnieżnego Altaju, w maleńkiej mieścinie południowego Sybiru. Jak autorowi przy pisaniu tych kartek, duchowe przestawanie ze Zbawicielem było źródłem najmilszej pociechy i osłodą chwil wygnania. Tak życzy gorąco każdemu, co weźmie to dziełko do ręki, by we wszystkich przykrościach i cierpieniach niegdzie indziej szukał pociechy, tylko tam, gdzie jest ona prawdziwa i obfita i niezawodna. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ksiądz Jan Roztworowski. Obrazki z życia Zbawiciela. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad tajemnicami życia Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela ojca Jana Roztworowskiego. Uczta w Betanii. Po wskrzeszeniu Łazarza było już Zbawicielowi niemożliwe pokazywać się jawnie w Judei. By uniknąć czyhających zewsząd zasadzek, schronił się znowu za Jordanem i zamieszkał z apostołami u granic pustyni syryjskiej w miasteczku Efrem. Tymczasem zbliżała się Pascha, Pascha ostatnia i najświętsza. Zaroiły się od pielgrzymów drogi wiodące do świętego miasta, a na ustach wszystkich był Jezus. Wiadomo było powszechnie, że wydane zostały rozkazy, aby każdy, kto by się dowiedział o miejscu pobytu Nazarejczyka, doniósł o tym Najwyższej Radzie. Była więc ogólna ciekawość, gdzie jest, czy zechce się ukrywać i czy mimo wszystko zjawi się w stolicy na Dzień Święty. Pan Jezus postanowił przybyć. Na tydzień przed Paschą wybrał się w drogę i po jednodniowej podróży stanął na noc w Betanii, w domu Łazarza, u Marii i Marty. Łatwo sobie wyobrazić, jak został przyjęty. Pobożna rodzina nie wiedziała, jak okazać swą miłość. Jak spłacić dług wdzięczności za Magdalenę, za Łazarza,
za wszelkie nieprzeliczone łaski, które z rąk Chrystusa spadły na dom ich i duszę. Przy tym wiedziano i w Betanii, jak groźne niebezpieczeństwo zawisło nad głową Zbawiciela. Podejmowano go więc nie tylko jako najsłodszego dobroczyńcę i przyjaciela, ale tak, by najtkliwszą czułością wynagrodzić mu nienawiść żydowską i osłodzić gorzki kielich, który go czekał. Prócz wszystkiego, co dla przyjęcia Chrystusa zrobiono w samym domu Łazarza, urządzono też wielką ucztę u jednego z obywateli miejscowych, Szymona, zwanego Trędowatym. Koszty tej biesiady pokrywał zapewne Łazarz i jego siostry. U Szymona szukano może tylko obszerniejszej, dogodniejszej sali. W każdym razie Martę widzimy na usługach koło stołu, a Magdalena umyśliła sobie w sercu dowód miłości, z którym wiązały się najsłodsze jej wspomnienia. W uczcie brała udział i Matka Jezusowa, która również szła do Jeruzalem za Synem, na swoją drogę krzyżową i na Golgotę Serdeczną. Płonęły obfite światła, po rogach sali dymiły kadzidła, wnoszono liczne potrawy, ale mimo wszystko nie było wesołości u stołu. Panował nastrój rzewny. Biesiadników gniotło przeczucie, że to uczta pożegnalna, że Zbawiciel jest w przededniu tych strasznych wydarzeń, które tylokrotnie przepowiadał. Ze wszystkich najgłębiej odczuwała to Magdalena. Gorące jej serce nie mogło pogodzić się z myślą, że Mistrz i Pan, ukochany nad wszystko w świecie, ma ich opuścić, aby cierpieć i umrzeć. Co ona pocznie bez Niego, kiedy On jej światłem i życiem? I za co go nienawidzą, kiedy on samą świętością i dobrocią? Siedziała u stołu, nie jedząc. Po ślicznych jej oczach przechodził to płomień, to posępna zaduma, to znowu jasne łzy. Nareszcie wstała. Miała się rozegrać scena, której przedmiotem miał nieraz jeszcze być Chrystus i Kościół Jego. Miały przeciwstawić się sobie z jednej strony kochające serce, które nie zna miary w hojności dla Boga, z drugiej brudny egoizm, który ma sobie za czystą stratę wszystko, co Bogu oddane. Bo zawsze będą ludzie, co rzucają złoto i krew serdeczną, jakby to był proch uliczny. I będą inni ludzie, co dając proch uliczny, dają go tak, jakby to była krew ich serca. Magdalena podeszła cicho do tapczanu, na którym w półleżącej postawie siedział Pan Jezus. Twarz miała spokojną, lecz nieskończenie smutną, oczy pełne łez. Nie były to już łzy pokuty. 2 lata służby Chrystusowej wybieliły duszę jej jak lilię. Ale łzy czystej miłości w tej chwili nad wyraz zbolałej. Uklękła u nóg mistrza, delikatną ręką rozwiązała sandały. Potem sięgnęła w zanadrze. Z fałdów sukni wydobyła prawdziwy skarb. Być może, że przechowywała z dawniejszych czasów. Może umyślnie w tym celu kupiła flakon nardowego olejku, najdroższego z tych, które znał wschód starożytny. Nie pomyliło się w ocenie wprawne oko Judasza,
i na naszą monetę wynosiła wartość olejku kilkaset złotych. Wydobywszy flakon, nie zadała sobie trudu, by go otwierać, ale uderzyła nim silnie o krawędź stołu. Pękło alabastrowe naczynie. Rozkoszna woń napełniła salę. Maria wylała zawartość na ręce i namaściła nogi Chrystusowe. Potem wstała i resztę wylała mu na głowę. Lecz nie dość jej było na tym. Cóż znaczył olejek, kiedy serce jej pragnęło oddać siebie, siebie spalić na wonność wdzięczności. Wróciła do nóg, znowu uklękła i zerwała siatkę złotą, trzymającą jej włosy. Z pochylonej głowy spadł potok bujnych splotów na stopy Zbawiciela. Maria zaczęła okrywać je pocałunkami, skrapiać łzami i włosami ocierać. W sali była cisza. Wszyscy patrzyli, co czyni niewiasta. Przeważna część biesiadników była wzruszona. W oczach wielu malowało się uznanie. Tylko w kącie stołu, gdzie siedział Iskariota, wszczął się szmer. Twarz Judasza była zła i gniewna. Tłumaczył coś sąsiadom z widoczną irytacją. Nieszczęsny apostoł już od dłuższego czasu wszedł na drogę ciemną. Zapał, który pociągnął go w szeregi uczniów Jezusowych, ostygł zupełnie. Nie przemawiały mu do serca ani nauki mistrza, ani cuda. Przykrzyły mu się ustawiczne podróże w towarzystwie współuczniów. Było mu coraz bardziej obco. Tęsknił do handlu, który przeszło 2 lata temu porzucił. Byłby już może i dawniej opuścił Zbawiciela, ale wstrzymywała go jedna okoliczność. Udało mu się wyjść na skarbnika apostolskiego grona. Zbierał składane przez pobożnych ofiary i był jakby gospodarzem całej gromadki, zaopatrując jej potrzeby i troszcząc się o całą materialną stronę jej życia. Co zbywało, to miał rozdawać ubogim. Nieubodzy jednak leżeli mu na sercu. Chciwy z natury, w miarę jak wygasały wyższe aspiracje, rozpalał się coraz większą żądzą mienia. Z powierzonego sobie urzędu zrobił sobie źródło własnych dochodów. I oprócz wspólnej kasy miał dobrze zaopatrzony swój mieszek, w którym ginęło wszystko. I to, co wyłudził od wiernych, i to, co urwał z potrzeb Chrystusa i apostołów, i to, co było przeznaczone dla biednych. Najpierw sumienie go gryzło, niepokoił go wyrzut, który czytał w słodkich i głębokich oczach mistrza. Dziś doszedł do tego, że zdołał już uśpić sumienie. Zajmowała go jedna tylko myśl. Jak napełnić ukochaną sakiewkę? Judasz w ogóle nie lubił Magdaleny. Zanadto kochała Zbawiciela, a może też nie na jego ręce składała jałmużny. Widząc ją obecnie zmierzającą do nóg Chrystusowych, pomyślał sobie gniewnie, że pewno znów urządzi scenę, którą 2 lata temu zgorszyła wszystkich. I nie omylił się w swym przypuszczeniu. Dziś miało być gorzej niż kiedyś. Olejek nardowy wylany na nogi, naczynie alabastrowe rozbite, toż to kosztowało setki. I Chrystus nic na to nie mówi? Judasz sponsowiał,
przez chwilę patrzył, obliczając w duchu swe straty. Potem zwrócił się do sąsiadów. Mówił szeptem, ale wśród ciszy rozległ się po sali jakby syk węża. Na cóż się stała ta utrata olejku? Mógł ten olejek sprzedać się drożej niż za 300 groszy i rozdać je ubogim. To rzekłszy, odepchnął gniewnie potrawę i rzucił na Marię złe spojrzenie, jak gdyby wyrządziła mu osobistą krzywdę. U stołu jeszcze było milczenie, ale tu i ówdzie zaczęli niektórzy potakiwać słowom Iskarioty. Magdalena klęczała ciągle u ukochanych nóg, czekając cicho, czy mistrz powie coś na jej obronę. Judasz już toczył po sali triumfującym wzrokiem, pewny, że opinię pociągnie za sobą. Gdy odezwał się Zbawiciel, słowa jego brzmiały smutno, ale tak tchnęły dobrocią, jak ta woń olejku, która jeszcze napełniała powietrze. Przecz przykrzycie się tej niewieście, dajcie jej pokój, bo dobry uczynek przeciwko mnie uczyniła. Ubogie zawsze macie z sobą i kiedy będziecie chcieć, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. To, co miała, to uczyniła. Uprzedziła pomazać ciało moje na pogrzeb. Pod koniec zabrzmiał głos Chrystusa uroczyściej. Zaprawdę mówię wam, gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewangelia po wszystkim świecie i co ta uczyniła, powiadać będą na pamiątkę jej. Nikt nic nie odpowiedział, bo cóż było dodać do tej cudownej apologii miłości? Tylko na wzmiankę o pogrzebie ścisnęło się serce Matki Najświętszej i na nogi Zbawiciela polał się z kochających oczu nowy strumień ciepłych łez. Lecz jeszcze jeden był skutek słodkich słów Jezusowych. Zmieniła się nagle twarz Judasza. Gniew ustąpił miejsca zimnej zawziętości. Spojrzał na Chrystusa wzrokiem, w którym już iskrzyła się nienawiść. Dosiedział do końca w milczeniu obrażonej dumy, ale zaraz po uczcie pobiegł do Jeruzalem porozumieć się z wrogami Zbawiciela. Gdy szedł śpiesznie przez ciemne ścieżki Góry Oliwnej, cała chmara szatanów szeptała mu do ucha, jak wynagrodzić sobie stratę 300 denarów. A Magdalena? Wstała cicha, ale niepocieszona. Cóż ją to obchodziło, że o jej uczynku miał słyszeć świat cały, kiedy najsłodszy jej mistrz miał umierać? Nie znałaś jeszcze, o Mario, tajemnic miłości. Nie wiedziałaś jeszcze, że miłość musi cierpieć, aby zwyciężyć. Ale dziś, gdy wonność twego serca i twego olejku napełniła już świat cały, dzisiaj już wiesz, że mocniejsza jest nad śmierć miłość, że chociaż umrze, to zmartwychwstanie. Choć pokonana będzie, nie ulegnie, że miłość wszystko zniesie, wszystko wytrwa, bo miłość nigdy nie ginie. Prezentowane rozmyślania pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela autorstwa ojca Jana Roztworowskiego.
Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.